Trzy rzeczy tak naprawdę mam do powiedzenia. Wyłącz internet, jesteś bezpieczny i odpocznij. To mi się wydaje, to jest tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć. Można w tym momencie to wyłączyć i już więcej tego nie słuchać. Ja teraz tylko będę mówić jakieś tam uzasadnienie tak naprawdę. Ale wszyscy je tak naprawdę znają. Wszyscy je intuicyjnie, mam wrażenie, czują. Tylko mowę potrzebują, żeby ktoś im powiedział wprost, jakby co się dzieje. Więc generalnie wszystko, co powtarzałem od bardzo dawna o mediach społecznościowych, o tym, jak działa generalnie internet, jak działają prawnie zastrzeżone agregatory wiadomości i tak dalej. W sensie te wszystkie feedy, te wszystkie jakieś, kurczę, Google Newsy, Facebooki, Twittery i inne tego typu strony, co nie? Jakby to wszystko zaczyna się sprawdzać i jest tylko amplifikowane w trakcie tego, co się dzieje w tym momencie, tak? No, jakby nie będę w kółko powtarzał, bo wszyscy już jakby, mam wrażenie, o tym wiedzą, a w kółko sieje się panikę i ta panika się rozprzestrzenia znacznie szybciej niż się rozprzestrzeniają jakiekolwiek, nawet minimalnie pozytywne wiadomości, co nie? I tak to, o czym wszyscy w sumie już wiedzą i wszyscy już mówią i wałkują od bardzo dawna, ale to nadal funkcjonuje, czyli po prostu fałszywe wiadomości. Ja mam wrażenie, że ja byłem jakoś w czwartek, obserwowałem tą sytuację praktycznie cały dzień i wiedziałem mniej więcej, co się dzieje od bardzo wczesnych godzin porannych do jakby w kółko, tak? Z godziny na godzinę. I już wtedy, już w ciągu naprawdę niecałej godziny od pojawienia się w ogóle informacji o inwazji, zaczęły się pojawiać fotomontaże, fałszywe wiadomości, czy po prostu rzeczy, których ludzie nie sprawdzali i dalej rozpowszechniali. Nie będę jakby tłumaczyć tego mechanizmu, bo mam wrażenie, że wszyscy go znają i takie to, o czym ja mówię, mam wrażenie, że wszyscy o tym wiedzą, tak? To tylko muszę chyba powiedzieć wprost, jaki z tego płynie wniosek, żeby faktycznie podjąć jakieś działanie. Czyli, to działanie jest bardzo proste. Pójść i wyłączyć router. Włączyć swój telefon w tryb samolotowy. Już nawet nie będę pierdzielić o tym, że nie używać Facebooka, nie używać tam mediów społecznościowych, bla, 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 bla. Nie, po prostu myślę, że na weekend, szczególnie tak piękny jak dzisiaj, jest po prostu fantastycznie, jest stosunkowo ciepło, znaczy nie całe 10 stopni, ale kurczę, no nie muszę ubierać kurtki, żeby wyjść do lasu, jest piękne słońce, naprawdę to by było przestępstwo, żeby dzisiaj nie wyjść z domu, no naprawdę, myślę, że żadne kurcze rzeczy, które się dzisiaj wydarzą, nie są tak ważne, żeby być ciągle podłączonym do sieci. Myślę, że wszystkie kurcze, nie wiem, wiadomości, filmy i tak dalej będą do obejrzenia później, tak samo dobrze jak będą dzisiaj, więc można po prostu wziąć i odłączyć gniazdko, nie? I to jest cały wniosek. Myślę, że to będzie znacznie lepsze psychicznie i tak generalnie myślę, że to jest po prostu potrzebne co jakiś czas, co nie? I druga rzecz, bo ja w kółko powtarzam, żeby wyłączyć internet. Druga rzecz to powiedzieć, że najpewniej, znaczy domyślam się, że oglądają to Polacy, którzy pewnie mieszkają w Polsce albo no jakby nie są bezpośrednio w miejscach, które są zagrożone wiadomo czym, bo YouTube nie będzie rozprzestrzeniać tego filmu, jeżeli powiem czym. Ale no, domyślam się, że na 99% jesteś bezpieczny, że wszyscy ludzie, którzy rozprzestrzeniają jakieś, jak w ogóle wypowiadają słowa w stylu trzecia wojna światowa albo tego typu jakby zdania, nikt tak naprawdę, jakby, wiem, że ja mówię o oczywistości, tak, ale nikt tak naprawdę o tym nie wie, nikt nie ma zielonego pojęcia, a większość ludzi, którzy próbują podjudzać te wszystkie emocje i tak dalej, którzy próbują sprawić, że będziesz się czuć zupełnie rozchwiany, rozchwiana i tak dalej, tym bardziej nie mają o tym pojęcia. To są z reguły dziennikarze, którzy są najczęściej tak odklejeni od rzeczywistości, że no naprawdę pożalić się tylko, kurczę, można, nie? Ze wszystkich ludzi, którzy mogą wiedzieć, co się będzie wydarzać, to na pewno nie są dziennikarze. To jest pierwszy wniosek. Nie? Więc to jest druga bardzo, bardzo ważna rzecz. Jesteś bezpieczny. Jest naprawdę w Polsce, jest wbrew pozorom, wbrew temu, co próbują w kółko media przekazywać, jest naprawdę, kurde, bardzo dobrze, mam wrażenie. Jesteśmy w czołówce najwyżej rozwiniętych państw na świecie. Znacznie wyżej
niż Rosja. Jesteśmy znacznie bardziej rozwinięci od tego państwa. Poza tym za nami stoi w zasadzie cały Zachód. I to nie nawet, że za nami, jakby na nasze, w Polsce fizycznie są żołnierze chociażby amerykańscy i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę, zresztą pomijając fakt, że mamy naprawdę jedną z, nie wiem czy nie najsilniejszą granicę całej Unii Europejskiej, bo właśnie przez to, jakich mamy sąsiadów, ale umówmy się, jesteśmy tutaj bezpieczni. Jesteśmy znacznie bardziej rozwinięci od Rosji. Nie będę jakoś tutaj wchodził w jakąś kurczę strategię militarną, bo ja się na tym nie znam, ale to jest ewidentnie widoczne, to jest widoczne na pierwszy rzut oka, nie? Że to nie my jesteśmy celem, my jesteśmy jako Polska, jako Polacy, jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bardzo bezpieczni. Zresztą wydaje mi się, że kroki, jakie podejmuje nasz rząd, są no bez, przynajmniej przez ostatnie tam parę tygodni, są no wydaje mi się, że bezsprzecznie po prostu dobre i odpowiedzialne, niezależnie co się o nich myśli na co dzień, nie? Więc to jest drugi wniosek. Jesteś bezpieczny. I kolejny, ostatni, odpocznij. Jakby nic nie da ciągłe, nie wiem, zamartwianie się, bycie co parę minut na, wiesz, trzymanie ręki na pulsie i tego typu rzeczy, to nic nie zmieni. Naprawdę, lepiej jest, szczególnie teraz, szczególnie w weekend, wziąć, wyłączyć wszystkie durne elektroniki, pójść do lasu, pójść, nie wiem, kurczę, przeczytać książkę, pójść się spotkać ze swoimi znajomymi, pójść się, jeżeli znasz kogoś, kurczę, kto... Jeżeli znasz kogoś, kogo dotyka ta tragedia bardzo, bardziej bezpośrednio albo pośrednio, nie wiem, ktoś, kto ma pochodzenie ukraińskie albo jakieś tam inne powiązania, pójść i może porozmawiać z tym człowiekiem, jakby ustawienie sobie nakładki na profilowe naprawdę jakoś szczególnie dużo nie zmieni, a pójść, żeby po prostu, nie wiem, kurczę, posłuchać nawet, co myśli ten człowiek, to już jest naprawdę bardzo duża pomoc i może to w ciebie rozwinie częściowo, co nie? Więc to jest to. To są trzy wnioski tak naprawdę na dzisiaj. Wyłącz internet, jesteś bezpieczny i odpocznij. A jeżeli chcesz coś faktycznie zrobić, to możesz pójść do swojej lokalnej parafii, możesz pójść do straży pożarnej, możesz się zgłosić na ochotnika, żeby coś faktycznie zrobić, żeby komuś pomóc, żeby, nie wiem, na przykład przyjąć kogoś do swojego domu, żeby może przejść się po domu, zobaczyć, czy nie masz jakiegoś koca, który mógłby oddać, jakieś takie proste naprawdę rzeczy, nie? Nie wiem, parę butów, kurtki, tego typu rzeczy, mam wrażenie, że są najbardziej potrzebne. Więc to jest chyba wszystko, tak? Jeszcze raz to powtórzę, bo myślę, że to jest tak jak mówię. To co mówię jest oczywiste, mam wrażenie, przynajmniej dla mnie i mam wrażenie, że dla większości osób, ale trzeba to powiedzieć wprost. Wyłącz internet, szczególnie wyłącz social media. Przez ten weekend się nic nie stanie. Naprawdę, nie musisz w kółko o wszystkim wiedzieć. Wyłącz internet, jesteś bezpieczny i odpocznij. I pozwól, że ja się zastosuję do tego, co mówiłem, żeby nie wyjść na hipokrytę od teraz. A to słońce, jakie jest dzisiaj, jest po prostu piękne, no. Fantastycznie jest naprawdę dzisiaj w lesie. Po prostu strasznie się cieszę, że dzisiaj wyszedłem.